Za każdym razem, jak się obiera choinkę. No, 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 i to w czasie właśnie Mikołajek, tak to jak najczęściej krążą jakieś dziwne opowieści, co nie? No, tak, tak, tak. Wiesz, no, ostatnie wydarzenia. Chodzi o to, żeby spotyka się rodzina. Tak, no, tak. Prawie tak, ty jesteś dla mnie jak rodzina. Wolałbym nie. A jednak, tak się stało. Tak się stało. No. Niech tak już będzie. I tego nikt nam nie zabierze. I oni się właśnie spotykają w tym grodzisku, w rodzinnym. Tak, tak, tak. Co? W rodzinnym gronie. Właśnie, w grodzisku. Też. I opowiadają różne historie. Różniste. Ja słyszałem, że dzięki tej telewizji, w której ty występujesz, jak ona się nazywa? A ty nie? Trwam. Już ty nie dotrwasz do tej gwiazdki. To jak, podobno? Jak ci wróżę. Jesteś rozpoznawalny. Słuchajcie, korzystając z okazji, chciałem tylko powiedzieć, że wracam sobie na lotnisku do domu, lecę sobie. Znaczy normalnie samochodem pojechał, ale zaszedł na lotnisko, żeby chodzi było o to, że ta sława już mnie po prostu, ta popularność mnie przytłacza. To nawet widać, taki zmęczony. Lecimy ostatnio sobie z żoną, jesteśmy na lotnisku, idziemy się odprawiać i w pewnym momencie, no widać, że tam ktoś już mnie zauważył i nawet rozpoznaje, pan, no wiadomo, paluchem. Pan z telewizji i tak dalej. Tak, tak, takie słuchy. Żona do mnie tylko już mówi tak, nawet do Biedronki z tobą nie można iść, bo już cię tam wszędzie rozpoznają. No, a na lotnisku tym bardziej. No i przechodzę sobie koło grupki takich panów, którzy sobie stoją, dziwnie się na mnie patrzą i tak dalej. Nie i z kwiatami oni, do ciebie ruszyli. Nie wiem, czy chcą mi krzywdę zrobić, czy mnie po prostu już rozpoznali, ale chyba mnie rozpoznali, więc sobie myślę, tak, rozpoznali mnie. Więc idę dalej, przechodzę koło nich i co słyszę? Jeden z bunga, nich, bunga! Jeden z nich, no, chciał udowodnić, że mnie rozpoznał. I co zrobił? Zaśpiewał piosenkę. Ona tańczy dla mnie. No i w tym momencie pobiegłem szybciutko się odprawić i chciałem zapomnieć jak najszybciej. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zapowiedzieć. Eryk Fryc, call on me, zadzwoń do tych panów i powiedz, że jest wszystko okej. Okay. Że nie. Jednak się nie pomylili. Nie dzwońcie do mnie więcej, proszę was. Gramy, słuchajcie.